Witam was w 8 odcinku mojego Let's Playa gry Legend of Zelda Link's Awakening. Ostatnim razem przeszedłem poziom 5 i zdążyłem się przeziębić, jak zapewne słyszycie. Będę ciągał strasznie nosem. No ale cóż, no, nie mam miętko w tym biznesie. Zresztą taki to i biznes, skoro nic nie zarabiam. No ale dobra, nieważne. W każdym razie uzyskałem teraz narzędzie specyficzne, które mi się bardzo przyda, ponieważ funkcjonuje zarówno jako broń, narzędzie do transportu. W związku z tym będę mógł kontynuować swoją podróż. W tym wypadku wypadałoby zajrzeć chyba do... wypadałoby zajrzeć po pierwsze do mieściny, a po drugie do wioski zwierzaków, ponieważ nie jestem pewien, czy przypadkiem czegoś tam nie zostawiłem. Zaraz się dowiemy. Na razie wrócimy tylko szybko do wioski. Ojojoj. Zakatarzony, Iksio. No nic. W sumie żałuję, że nie poszedłem przez las, bo jest tam jedna rzecz, którą mogłem spróbować zrobić. Ale zaraz się przekonamy. Po pierwsze zajrzymy tutaj i jak wyglądają moje zasoby w tym momencie? Znośnie. Czyli nie muszę nic kupować. A? Marin nie ma z tobą? Co się z nią stało? Okej. No jakbym miał zgadywać, to dalej jest w wiosce zwierząt, ale... no cóż, przekonamy się. Za moment. Ja po pierwsze miałem szukać... babeczki, żeby jej podać miotłę. Aha. No tak. Facet rozmawia tylko przez telefon, a babeczki nie widzę tutaj w pobliżu. Co jest niefortunne. Halo, tak, to ja, Ulrira. Zapytaj mnie cokolwiek o wyspie. Aha. No dobra, czyli stąd akurat nie mogę. Teraz gdzie wcięło babcie? To jest pytanie. Ponieważ mam jej do podania pewną miotłę, którą zakosiłem. Otrzymałem. No ale dobra, skoro nie w tej kolejności gra chce podążać, to w tym momencie zdobędziemy dodatkowe, że tak powiem, uzbrojenie, jeśli pozwolicie. Idziemy w tym celu na plażę, ponieważ na plaży jest coś, co powinienem... o co powinienem zadbać, tylko nie pamiętam, czy tu... nie tu. Au. Tu znalazłem miecz i to prawdopodobnie będzie gdzieś tu. O tak, tego szukałem. Okej. O, nie ma go jeszcze. No nic, trudno. Czyli jeszcze w tym momencie nie mogę tego zrobić. Szkoda, ale no cóż. Pamięć swoje sztuczki wyczynia. Zobaczmy, gdzie się Marin podziewa. Tu jej nie ma. Ojojoj. Swoją drogą miałem tutaj wrócić i zajrzeć pod... jeden z... Okej, no. Z braku laku. Czyli nie po to tutaj szedłem. To w takim wypadku... Ojojoj. Och. Tragedia, panie i panowie. To będzie najciekawsze wydarzenie z tego odcinka, podejrzewam. Miałem zajrzeć tutaj i miałem zajrzeć do lasu, ponieważ jest tam pewna jaskinia. I w tej pewnej jaskini są pewne rzeczy,
które pewnie, z całą pewnością, upewniwszy się, będę pewnie potrzebował. I tutaj w tym wypadku przyda mi się do zastosowania właśnie mój hookshot. Były tu pieniądze i tylko 50 rupieci. Żałuję teraz zmarnowanego czasu. No, trudno. Okej. Bywa i tak, I guess. Czyli tak, w tym momencie zmierzam do wioski zwierzęcej w poszukiwaniu Marin. Ponieważ o bezpieczeństwo Marin oczywiście trzeba zadbać. Shit. Się czuję jak gówno, no ale okej. No mniej więcej, teraz jak wyglądam, jak się czuję, jak się zachowuję, to jest mniej więcej tak, jak się czuję po interferonie. Ponieważ objawy są takie same. Więc no cóż. Czy tu nie było jaskini przypadkiem? Była i już jest ograbiona. Zajrzyjmy więc do wioski zwierzęcej. Jeszcze nie tu. Tutaj. Okej. O, jesteś tu dalej. Dobrze. To śpiewaj dalej. Nie będę ci przeszkadzać, a my tymczasem zmierzamy do świątyni, która została nam zareklamowana. Która została nam zareklamowana przy zbieraniu poprzedniego instrumentu. I teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie ona była. Ona była tutaj. Okej. Czyli na północ. Na północ, Charles? No, róż dupę. Tylko manie. O. Bardzo słusznie. Okej, tutaj zmierzamy. Są dwie świątynie, jedna na północy, jedna na południu. Najpierw odwiedź świątynię południową, gdzie starożytne ruiny mówią o rybie wiatru. Dowiesz się wiele tam. Okej. I od tego momentu, że tak powiem, gra się zaczyna robić specyficzna. Ponieważ gra... A zresztą zobaczycie sami. W każdym razie bądźcie przygotowani na emocje. Oj. Dzień dobry. Ryba wiatru śpi długo. Życie bohatera zniknie, co? Okej. Okay. A, swoją drogą. Ciekawostka. Te drzewa, tak? To one mi oferują wróżki w razie, gdybym potrzebował, jeśli chcę je tak zbałamucić. Także taka ciekawostka, której się dowiedziałem dużo później. No ale dobra, idziemy do świątyni. Kurna. Ach, z braku laku. Tędy. Tędy. Okej, i tu już potrzebowałem łuku bodajże. Tak jest. Nie tędy. Tędy. Kurna. Fuck off. Okej. I tu mamy świątynię. No i dokładnie o to mi chodziło, no okej. Jak byłem mały, to ta muzyka robiła na mnie świetne wrażenie, była tak... Tak smutna, kurde, po prostu. Jak człowiek był młody, to się, wiecie, przejmował takimi rzeczami jak emocjonalność muzyki. I... No w każdym razie tego pana trzeba zaorać. No właśnie. Zaorawszy go.
Już. Jestem przygotowany. I dostałem klucz. Dostałem klucz do... Klucz twarzy, no, że tak powiem. I tutaj się zaczyna robić smutno. Mogę spróbować podejść to przeczytać, ale... Jest tu obrazek wyryty na ścianie, ale nie możesz go przeczytać, ponieważ jest za ciemno. I w związku z tym... Trzeba światło rozpalić. Dla odkrywcy. Wyspa Koholint jest tylko iluzją. Człowiek, stwór, morze, niebo. Scena na powierzchni oka śpiącego. Obudź śpiącego, a wyspa Koholint zniknie tak, jak bąbelek na igle. Rozbitku, powinieneś znać prawdę. Co? Iluzja? I widzicie, ja po niemiecku oczywiście tego szprechania nie rozumiałem ni cholery, ale powaga sceny, że tak powiem, wpływała mocno na mnie. No i oczywiście ta muzyka. Ponieważ ta muzyka i ten moment to jest jedna z wcześniejszych sugestii, że coś z tym miejscem może być nie tak, że coś się dzieje, że źle się dzieje w państwie duńskim, nie? Po prostu. Widzę, że on przeczytałeś reli... kurde... Płaskorzeźbę. Choć mówi, że wyspa jest tylko snem w ryby wiatru, nikt nie jest do końca pewien. Tak jak nie możesz wiedzieć, co zawiera skrzynka, czy dopóki jej nie otworzysz, tak nie możesz twierdzić, czy to tylko sen, dopóki nie obudzisz się. Jedynym, kto wie na pewno, jest ryba wiatru. Zaufaj swoim uczuciom. Pewnego dnia będziesz wiedział na pewno. No, widzicie. Się zaczyna robić podstępnie. Także muszę brać pod uwagę, że mindfuck imminent, że tak powiem. Cholera. Teraz stąd wychodzimy. Teoretycznie mógłbym spróbować tutaj podskoczyć jeszcze po jedną muszelkę tajemniczą, ale nie ma takiej potrzeby. Także w tym momencie już będę zmierzał do poziomu właściwego. Oj, oj, oj. Ha, 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 ha. Przeziębiony X. O, takie smutne. No i taki przeziębiony też Katarasiozio będę nagrywał. Cholera. Do dupy. Dobra, ale po pierwsze co zrobię, to zajrzę tutaj na górę. Znaczy nie tutaj na górę akurat, tylko... Tylko tutaj. Tędy bodajże. A może i nie? Co było tutaj? Czy tutaj nie było przypadkiem czegoś specyficznego? Nie. To był podstęp. No i trudno. Zwiedzamy dalej. O, tutaj. Tego szukałem. Panie. Poprosimy. Fuck you, bitch. Nie potrzebuję twojej pomocy. Dobra, wracamy tutaj tymczasem. Ja się boję, że mam mało strzał. Au. O, i do tego był mi potrzebny hookshot. No i dobra. Zaczynamy. Oj, oj. No dobra, kolejny poziom przed nami. I tu gra zajebista muza, którą wirus prawdopodobnie będzie poznawał. Bo kiedyś... A zresztą to jest, że tak powiem... To jest akurat nudna historia, ale wirusa pozdrawiam, ponieważ zapewne kojarzy tą muzyczkę. Cholera, za późno. Jak oni się chowają, powinienem to zrobić, o.
albo jak zaczynają mrugać. Timing trzeba ogarnąć, niestety. Biedaczek. Pieniądze. Ale nie mogę niestety tutaj nic więcej poradzić w chwili obecnej. No, ten kawałek mnie nauczył, prawda, o... Dzięki temu kawałkowi nauczyłem się konceptu przejść, że tak powiem. Swoją drogą, chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, jak zaczyna się symbolicznie wyglądać to wszystko. Bo teraz, że tak powiem... O, no dobra, trudno. Bo teraz, że tak... A, tutaj jeszcze nie mogę. Okej. Dobra, to w takim wypadku trzeba zacząć ogarniać się. Okej. Będziemy potrzebować bęby do tego. No, dzięki temu kawałkowi się nauczyłem o przejściach w muzyce, prawda? Musicie pamiętać, że miałem wtedy, kurde, z 10-11 lat, także ja za wiele nie ogarniałem. Ale tym niemniej... Bardzo miło wspominam chiptonowe muzyczki z tej gry. Oj. Kurde, spóźniłem się. Jak zaczynam rugać, o. Tak jest. Swoją drogą, nie pamiętam, czy nie mógłbym... Nope. A, przynajmniej mnie nie zabił. Okej. Okay. W ten sposób mogę go tylko wyhamować. A łuk jest niewydajny, więc będę się trzymał swojej starej taktyki. Oj. Cholera, a jednak na czas. No dobrze. Dobra, to teraz skorzystam z tego. I mamy mapę. Przypominam o symbolizmie, na którym zwracałem uwagę. Zobaczcie, jak wygląda mapa. I jak się nazywa etap. Okej. Okay. Jednak zjebałem. W tą stronę będzie mi potrzebne. Dobra. Fuck. Przyda się. Tylko muszę zajrzeć, czy tutaj czegoś nie było przypadkiem. Fragment prawda. Kamienny. Ale nie był mi potrzebny, jak widać. No więc trudno. Okej, do tego mi było potrzebne, żeby było przesunięte we właściwym kierunku. No teraz mam też kompas. I teraz tak, tak, tak. I no, w sumie to byłby dobry moment, żeby przerwać już ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.